W dzisiejszym odcinku Kreatora Smaku prosta, fajna zapiekanka ziemniaczana z tymi produktami, które na co dzień znajdujecie w lodówce. Z lodówki wyciągnij cukinię, mleko, ser żółty, masło, zieloną cebulkę, szalotkę, czosnek, jakie masz wędliny, ziemniaki i pieprz, sól i gałkę muszkatołową. Przygotowanie zapiekanki zaczynam od sosu beszamelowego. Rozgrzeję mąkę w garnku, później dodam masło i zaleję wszystko mlekiem. Nie wspominałem w przepisie o mące, bo uznałem, że każdy ma ją w swoim domu, a będę potrzebował tylko łyżkę, maksymalnie dwie. Po czym poznasz, że już jest gotowe? Mąka z białego koloru zmienia się w kremowy i poza tym czuć zapach. No i to już jest właśnie ten moment, teraz dodam masło. Nie dodaję margaryny z tego względu, że to ma mieć pyszny, maślany smak i aromat. Dolewam mleko. Podejdź bliżej, zobacz, jaka jest konsystencja. Widzicie? Doprowadzam do takiego stanu, żeby nie był ani za gęsty, ani za ciekły. Beszamel doprawię solą, pieprzem i gałką muszkatołową. No i jak pachnie? Zobaczymy, jak smakuje. Pytam cię, jak pachnie. Okej. Na taką małą foremkę zużyję... Malutką. Malutką foremkę. Operator bardzo lubi jeść. Zużyję 3 szalotki i 2 ząbki czosnku. I gwóźdź programu, ziemniak. Kupiłem ziemniaki myte, umyłem je jeszcze raz pod bieżącą wodą. Nie będę ich obierał, bo wszystko, co najważniejsze i najbardziej wartościowe w ziemniaku, jest tuż pod skórką. Jeżeli są czyste, nie obierajcie. Kroję je w cienkie plasterki. Ziemniaki pokrojone, teraz czas na cukinię. Teraz to, co tygrysy lubią najbardziej. Powiedziałem wam, że będzie to zapiekanka z tego, co akurat macie w lodówce. Wędliny pokroję w plasterki. Będę przekładał warstwę wędlin, warzyw, sera i beszamela. Beszamelu? Beszamela. Ja będę dodawał cukinię, ale możecie dodać jakiekolwiek inne warzywo, które lubicie, które wam smakuje. Zapiekanka na winie. Co się nawinie, to do zapiekanki. Tak jest, dokładnie. Słuchajcie, połączę sobie cebulę i czosnek z sosem beszamelowym. No to nakładamy. Pierwsza warstwa to będzie beszamel. Teraz ziemniaki. Trochę soli, pieprzu, cukinia, wędlina, beszamel i znowu ziemniaki, cukinia, trochę soli, pieprzu. Kolejna warstwa to oczywiście wędlina, ser i ostatnią warstwą będą ziemniaki. Odrobinę dociskam. Sól, pieprz, beszamel. Na górę daję najwięcej beszamela. W zasadzie postaram się dać wszystko, co mi zostało. Ostatnią warstwą będzie ser. Beszamel świetnie się zrumieni, ser się roztopi na zapiekance i wszystko w całości będzie miało bardzo dobry smak. Piekarnik rozgrzałem do 160 stopni Celsjusza, włożę tam moją zapiekankę na około 2 godziny. Po 60-70 minutach sprawdźcie, najlepiej drewnianym patyczkiem, czy ziemniaki są już miękkie. Czas pieczenia zależy od gatunku ziemniaków, jaki użyjecie do zapiekanki. Zapiekanka jest już gotowa. Pozostaje wyciągnąć ją z pieca i dodać odrobinę zielonej cebulki.
Partnerem dzisiejszego odcinka Kreatora Smaku były zakłady mięsne Haga. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, zaglądajcie na Facebooka i na Instagrama. Cześć, do zobaczenia. Zapiekanka jest już gotowa. Najwyższy czas wyciągnąć ją z pieca.